Jest ładniejszy okonek. Jest. Chyba najładniejszy z wszystkich. Siemanko. Idę właśnie na ryby. Jest to parę kilometrów wspinaczki po lesie i po skałach, no ale innej opcji nie ma, żeby tam dotrzeć. Nigdy jeszcze nie byłem z wędkami na tym bajorku. No i będę chciał sprawdzić, co tam jest. Wczoraj widziałem jakieś ryby, wydaje mi się, że to te sielawy chyba, albo jelce, ale widziałem też chyba pstrągi, no i mam nadzieję, że będą jeszcze szczupaki. Będę próbował łapać na spinning, ale też będę próbował łapać na spławik. Może zrobię metodę. Mam trochę zanęty, peletu drobnego. Mam jakieś pop-upy, mam jakieś dumbbellsy, mam kulki z Massive Bites'a. No i zobaczymy. Mam trochę też chlebka. To będziemy kombinować na różne sposoby. Nie mam niestety robaka czerwonego. Jeszcze mam nadzieję, że może gdzieś po drodze albo tam znajdę, bo popadało. No ale to się okaże po drodze. Jak na razie nie widziałem. A można tu naprawdę ładne robale znaleźć pod nogami. O, ale ważka. No także tak wygląda droga mniej więcej. Wczoraj byłem na grzybach tu. Dzisiaj wziąłem wędki, jest już godzina 13, prawie 13 jakoś. No ale wstałem o 9, to lało, zrobiłem trening, zjadłem, no i wyruszyłem. Jestem już jakoś w połowie drogi, także za chwilkę powinienem być, ale teraz najtrudniejszy etap. Cały czas ta wspinaczka pod górę. No ale fajnie, o to w tym chodzi. Przy okazji też jest jeszcze jeden trening. Także pozdro mordeczki. Zapraszam wszystkich na kolejny. I może w tym roku pierwszy vlog Projekt Fishing. O! O. Mamy tu strumyczek piękny, który płynie właśnie z tego bajorka. No i musimy iść w górę strumyka. Ja trochę poszedłem na czuja drogą, którą jeszcze nie szedłem. No i ciekawy jestem, czy dojdę tędy. Bo widzę, że jak zwykle musiałem wybrać największe krzaczory. Ale jakaś ścieżka tędy idzie. No dobra. Zawsze jak idę na ryby, to zamiast iść prostą trasą od razu na ryby, to ja muszę gdzieś zawsze skręcać i kombinować. I przez to zamiast iść pół godziny, to będę szedł godzinę. Nie, no może godzinę, nie. Zobaczymy. No i tutaj ostatni kawałek. Oczywiście też nie mogłem normalnie pójść, tylko muszę ze skrótami strasznie pod górę. Już sapię i jestem cały mokry. Tu zobaczcie, jaki wielki. Masakra, ogromny jest. No i co? Pół godziny mi zajęło z całym ekwipunkiem wdrapanie się tutaj na górę. No i tutaj mamy tą wodę. Tutaj mamy tą wodę. Już wam podejdę, pokażę. Jeszcze tutaj nie łapałem. No ale ryby są jakieś na pewno. Piękny teren. Piękna woda. Nic, idziemy łapać. Także co, rozkładam wędeczki. Sprawa wygląda tak, że mam tu ultralight. Ultralight z plecioneczką od Hype Tackle 0 chyba 14.
mało jej mam, ale kanibal 14 centów z obciążeniem 7 gram, kolor Fire Tiger. No i tu mam też wędkę spinningową, ale przerobioną na spławik, malutki haczyczek, bardzo malutki haczyczek, o tutaj. No i będziemy próbowali najpierw na spławik, podnęcimy, zobaczymy, czy coś w ogóle podejdzie tu. Oczywiście pierwsze co, rzut kontrolny. Ciekawe, no podejrzewam, że szczupal też tu jest, bo jak rozmawiałem z miejscowym, to on mówił, że tu na tych wszystkich jeziorach prawie są szczupaki. Udało się tylko kilka takich miejsc odizolować, gdzie są pstrągi same. Także będziemy próbowali. Jest bardzo fajne, no ciężki jest dostęp dookoła. Z tej strony jest taka ścieżka, ale dochodzi się do skały tam. No i żeby dojść z drugiej strony, to trzeba albo tam górą przejść, albo z drugiej strony, ale też widziałem, że tam krzaczory i nie jest łatwo, także na pewno fajna woda pod pontonik albo pod Bailey Boata, tak jak większość tych jeziorek tutaj. Dobra, na razie spinning składamy. Odkładamy na bok. Odkładamy na bok. Ja wam pokażę, co mam ze sobą. Zabrałem plecak. Plecak, który kupiłem za 5 zł. W sklepie z używanymi rzeczami. Zarąbisty jest. Podbierak biorę, bo już nieraz był potrzebny i nie było. Wolę, żeby był, niż go nie było. No i co mam? Dwa piwka. Spodnie przeciwdeszczowe. Trochę chleba spleśniowego na zamiętę lub też na przynętę. Zobaczymy zaraz, czy coś będzie chciało to jeść. Banan, winogron, bułki z rodzynkami, statyw, spławiki, gumy, herbata. No i mam jeszcze ze sobą torbę na drobne manele. No i trochę tego mam, pewnie połowę tego z tego nie użyję, ale przy okazji mam trening dobry zrobiony przy targaniu. Dobra, rozkładam spławik i widzimy się za chwilę. No i dobra, pierwsze co spróbujemy, to co pierwsze. No i coś już mi się poplątało.
pierwsze co to. Spławik na razie kładę. Kładę tu. Biorę tego chlebka. No taką trochę większą kulkę jedną też delikatnie namoczymy i tam rzucę gdzieś dalej. No. Ja tutaj na razie zrobię taką malutką. Dobra. I spróbujemy to założyć na początek na ciasto. Pięknie założone. No i rzucimy sobie to. I dobra. Możemy czekać. Spławiczek sobie tam pięknie pływa. No, ja muszę tu wyjąć trochę rzeczy. Bo mam teraz mam tu wiaderko. Mam tu wiaderko, a w tym wiaderku. Rzeczy. Ciekawe rzeczy. Rzucam. Wrzuciłem takie bębelce, żeby zobaczyć, czy to ściągnie jakąś rybę. O, ale wpadł mi między kamienie. Staram się rzucać tak, żeby było widać. Żeby było widać, gdzie leży. Chcę po prostu zobaczyć, czy w ogóle coś będzie do tego przypływać. Znowu za kamień. Teraz wszystkie stracę. A teraz się chyba uda. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Leży na... No. To był wanilia dumbbellsik od brata. Tu jest jeszcze orzech tygrysi. I jego też tam rzucimy. A on pływa. Pływający.
pływa tym, nie? Jeszcze mamy, no mamy jeszcze ugotowane po orzechy gdzieś się trochę już zleżały, ale też rzucamy, one pływają w ogóle, to już są niektóre chyba do dupy, no ale zobaczymy, będziemy obserwować po prostu. To mam trochę takiego właśnie paleciku. To jest chyba halibut drobny. A teraz słoneczko świeci, to chyba nawet widać pod wodą te kamienie, czyściutka wodę. Też sypiemy. Z ciekawości, żeby zobaczyć po prostu, czy cokolwiek tym zainteresuje. Na razie to nic nie widać tu. Także to. No i mam jeszcze kulaski. To są 24 chyba. Massive Bitesa. Też rzucamy, żeby zobaczyć. Tutaj widzę, że tu jest dosyć głęboko, tu jest kamień. O! Widzę, rybki się spłynęły. Jakaś drobnica przypłynęła. Jakieś ryby, zobaczymy, co będzie dalej. Siemanko, siemanko mordeczki. Witam Was w pierwszym vlogu chyba w tym roku Projekt Fishing, który wyjdzie. A coś mnie natknęła zajawka, żeby po prostu nagrać Wam dzisiaj relację z tego, jak obaduję nowe jeziorko, do którym jeszcze nie łapałem. To widoczne za mną. Na razie przyszedłem, rzuciłem troszkę peletu, kulki, jakieś tam wersiki tutaj do wody, żeby zobaczyć, czy ryby się tym w ogóle interesują. No i próbuję na razie na spławik, na ciasto, czy jakieś będą brania. Będziemy kombinować, później trochę porzucamy na spinning. Mam nadzieję, że uda się coś złapać. Piona. I zapraszam na odcineczek. No, zaraz się pojawi słoneczko. Będzie pięknie, widać tutaj tą wodę. Jest naprawdę czysta. Piękne miejsce, naprawdę piękne. Słuchajcie, przypłynęły tutaj małe rybki. Nawet chyba widać będzie na nagraniu. Kurczę, nie wiem co to jest, ale wyglądają mi chyba na trocie małe. To są chyba, słuchajcie, trocie. Jedzą trochę chlebka, widzę, wąchają. No, to są chyba trocie. Ktoś tam wierzga z pławikiem. No, to jakaś drobniczka. Założyłem kawałek tego dumbbellsa waniliowego. Zawiązałem zestaw na metodę. Na razie klasycznie, bez włosa. Zaraz sobie zrobię przepon z włosem, nic się nie będzie działo, to zmienię. Tu mamy metodę ustawioną. Czekamy, czy coś się wydarzy. Wędka ustawiona, porzucam trochę na spinning. Nie wiem, czy tak wolno, ale trochę nagniemy zasady. Przecież i tak dbam o ryby i je wypuszczam. Najpierw porzucam ze szczupalem, a zaraz spróbujemy ewentualnie zmienić na żyłeczkę i porzucamy za czymś mniejszym, jakieś okoniem czy pstrągiem.
Widziałem przed chwilą bardzo, bardzo ładny, duży spław tu przy brzegu, w lilijach. Nie wiem, co to było, a coś dużego się zawinęło. No to próbujemy. Będziemy próbowali z opadu. Będziemy próbowali prowadzenia. Na razie rzucę gumą, tą co miałem założoną. Kanibalem. No i zobaczymy. Wenteczka ultralight. Lubię na nią szczupaki łapać, bo już nawet taka 50-60 to już jest zarąbista zabawa. No i już parę ryb wyjął ten ultralight, parę szczupaków tutaj. I daje radę sobie. To jest dokładnie to, to jest Microflex FZ 2.10 chyba. 2.10 od 2 do 10 gram. Fajna wędka, chociaż żałuję, że nie wziąłem tej 2.40. Chciałem zamówić 2.40, nie wiem dlaczego zamówiłem 2.10. Ale już jest taka, to jest. Czy to branie było? Nie, chyba. Myślałem, że branie, ale to nie branie. Jest tutaj bardzo głęboko, ogólnie nie wiem ile, ale bardzo głęboko. Nie sądziłem, że aż tak. Rzucamy dalej. Na razie nic się nie dzieje. Też jest bardzo dużo podwodnych zaczepów. Niektóre z nich widać przy brzegu, niektórych nie. Ciekawe, czy uda, bo się tu coś złapać. Ja pierdziele, myślałem, że branie. A to oczywiście kij. Aż mi się już nogi zatrząsły. Kuźwa. Kije. Łapać przyszedł. No i co, jak na razie nic się nie dzieje, żadnego brania, ale zmieniam teraz, ściągam stalkę. Spróbuję na jakieś obrotóweczki połapać i na mniejsze przynęty, na razie na plecionce. A jak nic się nie działo, no to zmieniam jeszcze na żółeczkę i będę próbował na żółeczce, na spinning, na mikro przynęty. Chociaż jakiegoś robaczka wyciągnąć, drobniczkę. I taki zestawik teraz. Leci do wody, zobaczymy.
Nie będę rzucał daleko nawet. Tylko tak o. Teraz założyłem taką blachę większą, trociową, polspinga, bezpośrednio na plecionce przywiązaną. Zobaczymy. Zawsze też zabieram śmieci, nie tylko swoje. Staram się zbierać też to, co znajdę i wyrzucać. Pomogłem właśnie gąsienicy. Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj będzie widać ją. Idzie. Pomogłem gąsienicy z wody wyjść, bo widziałem, że płynęła. Chyba nie poradziła. Także żyj sobie, gąsieniczko. No i co? I jagódki trzeba pozbierać troszkę. Ryb nie ma, ale chociaż te jagodek nazbierałem trochę. Blueberries. No i co? Jeszcze próbuję na twisterka. Wąski powiedział, żebym założył. Ale też nic się nie dzieje. No już dzisiaj parę set rzutów ogólnie oddałem. I ani brania, ani pyknięcia. No powiedział mi teraz wąski, że tu szczupaka nie ma, ani białorybu, także moja metoda też na nic, chociaż słyszałem, że i pstrągi łapią na popapy. A tutaj jest tylko trać jeziorowa i pstrąg. No ale jak na razie nic. Widziałem spławy dużych ryb tam po drugiej stronie przy tych zaroślach. Widziałem tu przy brzegu też jakieś ataki dwa. Z lewej i z prawej strony, ale w moje przynęty nic. Próbowałem na blachę, próbuję teraz na twistera. Ale no nic się nie dzieje. A zaraz trzeba chyba zawijać się do domu na obiadek. Czuć trochę zmęczenie po całym tygodniu. Fajnie jakby chociaż jedna mała rybcia siadła jeszcze. Także jeszcze powalczymy z godzinę i trzeba będzie się zawijać niestety. No i co? Podsumowanie wam nagram takie, że nic nie złapałem. Wąski mi teraz powiedział, że tu są tylko trocie i pstrągi. Nie ma szczupaka ani białorybu. Próbowałem wielu sposobów, ale nie udało się nic złapać. No trudno. Takie życie. Nazbierałem sobie jagód za to. Miło spędziłem czas, no i się zawijam powoli, bo idą czarne chmury. Możliwe, że będzie padać, a poza tym jeszcze kawałek drogi przede mną, no i trzeba jakiś obiadek zjeść, żeby była siła i odpocząć. Także pozdrawiam wszystkich i myślę, że już niedługo będą też kolejne vlogi. Także zapraszam wszystkich na kanał Projekt Fishing. Pamiętajcie o kliknięciu subskrypcji, łapki w górę i zostawcie komentarz, jak myślicie, na co najlepiej łapać trocię jeziorową w jeziorze. Piątka.